Pani marszałek, formalny. Wysoka Izbo, za chwilę Wysoka Izba przyjmie budżet na rok 2023. I chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Cała ta strona Wysokiej Izby nie chciała rozmawiać o podwyżkach dla nauczycieli, o podwyżkach dla lekarzy, o psychiatrii dziecięcej, o onkologii dziecięcej, a wy jednym głosowaniem dajecie 3 miliardy publicznych pieniędzy na szczujnie i na ściek, na TVP. Telewizja publiczna powinna być w tej formie zlikwidowana. A wy ich karmicie, to jest wasz aparat partyjny, to jest wasza propaganda. To jest hańba! Pani marszałek, Wysoka Izbo, za chwilę Wysoka Izba przyjmie budżet na rok 2023. I chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Cała ta strona Wysokiej Izby nie chciała rozmawiać o podwyżkach dla nauczycieli, o podwyżkach dla lekarzy, o psychiatrii dziecięcej, o onkologii dziecięcej, a wy jednym głosowaniem dajecie 3 miliardy publicznych pieniędzy na szczujnie i na ściek, na TVP. Telewizja publiczna powinna być w tej formie zlikwidowana, a wy ich karmicie, to jest wasz aparat partyjny, to jest wasza propaganda. To jest hańba!